Witam, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dark Wolf. No i kontynuujemy kolejny odcinek serii Let's Play Sadax. Oczywiście teraz musimy poznać z tą starą, dlatego zyskaliśmy. I oczywiście musimy wybrać drugą opcję, bo jeżeli wybierzecie pierwszą, to po prostu zrobicie... Nie będziecie mogli, taki mały spoiler, mieć Helen z wami. Oczywiście, że ona ten... Okej, zawsze otwarte i będzie zawsze chciała zobaczyć. Ale na razie nas to nie interesuje. Nie mogę się z nią spotkać. Okej, oczywiście my idziemy do tawerny. Masz trochę załogi dla mnie? O, super, perfekt. Nawet jeżeli są chujowi, ale mi są potrzebne. Oczywiście my teraz się prześpimy dzień później. I od razu idziemy do portu. A tak prawdziwie idziemy do Jan Stevenson. Teraz powinien być w własnym studiu. Jakby z tą babką zapytać się, czy już jest. Okej, już jak dowiedzieliśmy, jest. Okej. Oczywiście musimy się z nim spotkać. Jak widzicie, fajny facet, chętnie wyciągnął broń oprócz twarzy. Trochę pocięcie, ale dobra, rozmawiamy z nim. Devil, Forest Devil. Okej. Okej, trochę widzicie, czas szybciej idzie, jak rozmawiacie w taki sposób. Ale ja trochę pamiętam spraw. Tam sobie poczytajcie, ja trochę przyspieszę, bo pamiętam historię. I tutaj wchodzi historia, co było premade'em, na temat Beltropa i Nicholasa Sharpa. Oczywiście sobie poczytajcie tam sytuację, tam możecie sobie zatrzymać. Ja już znam historię, kto grał w Sadoxa, oczywiście to wiem, nie będę tutaj nic mówił. Okej, no i dostaliśmy coś. I nowe zadanie. Okej, ja tutaj zostało tam zapisane. No i musimy zrobić... Pojechać na Kartagenę. Okej, i musimy spotkać MacArthur. A, w międzyczasie, a potem musimy spotkać ten. Okej, oczywiście coś byśmy dostali, zobaczymy co. A, dostaliśmy następną licencję, jesteśmy na 90 dni, 3 miesiące. Bardzo przydatna, teraz możemy wjeżdżać normalnie do portu. Oczywiście my idziemy odwiedzić naszą cipkę. Skoro mamy takie zadanie. Przed wyjazdem. Siema, cipko. O, czy ja będę chciał? A. Jak widzicie, na razie mówi, że poczekać, więc na razie to olewamy. Ja na chwileczkę pójdę do matki, czy się zapytać o jedną sprawę. A, okej, nic mi nie mówi. No dobrze. Ja jeszcze raz patrzę do zadania na chwilę. Czekajcie. Nie, muszę od razu pojechać do Kartagena. Dobra. Oczywiście nie mamy za dużo czasu, więc się przyspieszymy. Wiesz, ten odcinek, ja nie chcę, żeby był też zbyt długi. Już nawet nie pamiętam, ile trwał tamten. Oczywiście rzucamy od razu banderem holenderską. I tak możemy wjeżdżać do każdego portu hiszpańskiego. Przez dobre 90 dni. Jak widzicie, sytuacja nawet mojej załogi o wiele lepsza już jest. Szybciej, kurde, do maina. Kurwa, jeszcze wiatru nie mam. Muzyki nie ma, nie martwcie się. Okej, chyba już wystarczy. Oczywiście port Kartageny. Nic mi nie mogą zrobić, bo mam licencję. Okej, musimy się z kimś spotkać, ale jak znam życie, to będzie w tawernie. Tawerna. O nie.
Albert, coś, na co mi służyłeś? Przypomnij mi. Bossman. No dobrze. Salomon, zastępujesz go. A ten drugi? Przypomnijmy sobie na chwilę. Nawigator. A, na chwileczkę to tak można zrobić. No szkoda mi, dobry oficer był naprawdę. Okej, ja idę z nim porozmawiać. Okej. Okej. Wszyscy znają tego faceta. Oczywiście ja znam prawdę i ja pamiętam, że to jest gdzieś tutaj chyba. Gonzales. Okej, chaos. Widzicie, gdybyście wybrali tą drugą opcję prawdziwie, byście zrobili pół faila, byście zabili, byście po prostu go zranili, a tak po prostu omiliście jedną niepotrzebną walkę. Oczywiście mam licencję jeszcze na 86 dni. No dobrze, my wracamy do tawerny. Spróbujmy inaczej zrobić. Panama full with tobacco. Nic. Ty mi nic mi nie powiesz ciekawego. Spróbujmy napisać się w kompanii. No to mamy bagę. Okej, no i musimy znaleźć tego faceta, którego szukamy. Oczywiście nie jest trudne. Musimy się przespać do rana, jak pamiętam. No i musimy iść do jednego miejsca, które nam po prostu powiedzą od razu, jaka jest sytuacja. Jeżeli moja głowa mi nie pali, to powinno być tutaj. Ja muszę poznać się z nim. Okej, oczywiście my robimy inaczej. Chica Gonzales. A z tym, tak, to już pamiętam, to już zrobiliśmy. Już trzecia osoba co mówi, jako na temat tego, jak się opłacało zapłacić. Trochę szłem bardziej na ten. Jest to nazwane zadaniem. Nie obchodzi mi Easy Prey. Okej, ja nie pamiętam gdzie to jest, ale może teraz powinien zapytać się w tawernie. Kurwa. Ale zobaczymy od razu. Może w tawernie nie pamiętam gdzie on mieszka, to prawdziwie. Kurde, trzeci raz. Popełniłem błąd. Albo po ulicy muszę zapytać się? Kurde, teraz naprawdę tego nie pamiętam. Ty nie? Okej, nie. A może powinienem jechać do Lighthouse? Okej, dziękuję. Widzicie, oni po prostu tam nic już nie robią. Nie mogą nawet nazywać jako wojenni. Cartagena Lighthouse. To chyba tutaj było. Ja już nie pamiętam dobrze. Teraz pamiętam. Okej, nic. Dobrze, idziemy. Okej, idziemy oczywiście tutaj. Zapisujemy pana, co zmienił nazwisko. No i musimy porozmawiać z tym panem. Jak widzicie, jest cholernie stary, nie pasuje za bardzo. I oczywiście ten Alvarez to nie jest tylko jak Hangman. Widzicie, od razu rozpoznał wszystko. Oczywiście wy sobie zatrzymujcie wszystko.
Ooo, dostał zawału. I od razu ma super broni, patrzcie, kurwa. Ile miał rzeczy ten facet, ten hangman. Ale szkoda, że dostał zawału. Ok, zobaczmy, co zostało aktualizowane. Okej, wiemy, że Helen jest 20 lat temu. Wy już sami dojedziecie, jako w tym. Okej, no to chyba sami rozumiecie, o co chodzi. Oczywiście my stąd wychodzimy. Nie mamy nic do powiedzenia. Szkoda, że umarł w taki sposób, prawda? Okej. No i oczywiście my musimy wrócić do Stevensona. Oczywiście dalej zapisujemy i płyniemy. O-o, teraz zauważam do sztormu, że nam płynie. Oczywiście my staramy się go uniknąć. Binga. Okej, no i wracamy oczywiście tutaj. Już prawie minął pierwszy miesiąc, a jesteśmy na... nie na dobrej stronie, nie na dobrej. Bo powinniśmy być troszeczkę bardziej szybsi, ale niestety wiatr na to mi nie pozwala. Dlatego, teraz rozumiecie, dlaczego ja mówię na temat teleportów? Niestety jestem zmuszony. Okej, chyba już jesteśmy w Bluewind. Tak. A, kurwa, zapomniałem zmienić bandery. No, teraz powinienem wjechać bez problemów. Mały włos, kurwa, zapomniałem, że z banderą holenderską ja nie wjadę. Oczywiście, spierdalaj. Wracam do tawerny, musimy się przespać do rana. Żadnego oficera. Okej. No i idziemy do portu. I wracamy do tego faceta. Okej, powinien być już w własnym studiu. No i powiedzmy mu sytuację. Chyba już sami czytając rozumiecie, jaka jest prawda. Kto grał w Sadoxa, będzie wiedział na 100%. Okej. Został zaktualizowany nam zadanie. I musimy iść do tej babki, którą po prostu jest, powiedzmy, matką adoptowanej Helen. Ej! Przepraszam, czy myśmy się nie widzieli w pirackim porcie? A miniaturki źle zrobione. No ale dobra. Oczywiście my tutaj wracamy. No i trzeba porozmawiać z matką biologiczną. Okej. A, okej, ona wiedziała o tym wszystkim. Sorry, że ten, ale ja po prostu muszę... Okej, praktycznie ona chce nam tym razem dać broń. Oczywiście nawet to refiutujemy. Potem zrozumiecie dlaczego. Okej. No i zostaną zaktualizowanym. Tylko w tym. No i wracamy po prostu do Jana. Wiem, trochę w tym zadaniu będzie troszeczkę chodzenia w tym i z powrotem. Niestety na to nic nie poradzimy. Okej. No i trzeba z nim poznać ponownie. No to chyba już sami rozumiecie. Tutaj nie będę już spoilerował, bo już sami chyba kto grał wszystko będzie wiedział o co chodzi.
Okej, okay, zostało nam nowe z aktualizowaniem. No i teraz widzicie na temat mówienia na temat Blades Sharp. No i na temat Helen. Tutaj musimy wracać do MacArthur, do niej, no i powiedzieć prawdę. Jaka jest sytuacja? Oczywiście teraz Helen będzie z nami w załodze. Najpierw pójdę do matki. Okej, okay, no i teraz musimy iść do niej. I tutaj, jak widzicie, tutaj mamy tą sprawę. Wygląda tak samo pismo, ale mówicie kto. Ja zawsze mówiłem prawdę, jak się ona nazywa. Ja powiem, powiedzieć tylko w tym. Nie mówcie jej MacArthur, bo za dziwne to jest Helen Sharp. I po prostu ten. Oczywiście ona jest dziewczyną Beatrice Sharp. Pewnie wszyscy wiecie, kto to była Beatrice. Jako z Age of Pirates 1. I tak dalej, i tak dalej. Okej. No i teraz nasza, jak widzicie, zajebista kurwa cipka jest z nami znowu w załodze. Zaraz wam pokażę. A nie, jeszcze nie ma jej. Okej. I teraz musimy wrócić do znajomego, jeżeli chcieć do Ilsona. Jeżeli się nie mylę, to powinno zająć... O, już widzicie. I mamy ją z powrotem. Oczywiście, powiem wam wprost. Na końcu gry... Ja to zostawię w taki sposób, bo zostawię wam niespodziankę. Zostawię wam po prostu niespodziankę na... No powiedzmy prawie pod koniec gry i sami się dowiecie wszystko. Okej, jeżeli się nie mylę, on potrzebuje około... dwóch dni, trzech dni. Więc oczywiście co my robimy? Wracamy na morze. Wchodzimy... Kurde. Sorry, mi się trochę nos mi zaczął mi lekko spędzić. Okej. No i oczywiście sobie musimy podpłynąć 3 dni. Tutaj tak możemy popłynąć, tak dalej, tak dalej. Okej, mijał pierwszy dzień. O nie. Oprócz jednego bridge'a, ale ja nie chcę walczyć teraz. Chodźcie do portu, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Mam dla was nice surprise, motherfucker. Chodźcie. No podpłyńcie do mnie, frajerzy. Co teraz tam... Sracie w gacie, co? Że podpłynę blisko portu. Kurwa, znowu program do nagrywania mi się zjebał. Nie, słuchajcie, jeżeli ktoś zna lepszy program niż Bandicam i Action do nagrywania, niech mi napisze to w komentarzu, bo to jest już psychicznie chore, że muszą mi się wszystkie dwa programy zrywać. Nie wiem, tak nigdy nie miałem praktycznie, a teraz już tak jest. No ale dobra, chuj. Okej, my sobie wracamy do portu. Więc jak widzicie, frajerzy już nie mają jaj. A kurwa, szybciej z tym okrętem. A i tak oni płyną tutaj. No ale dobra, podpłyniemy tam blisko nas, to nam... Nie wiem, czy to już słyszycie ten... piękny dźwięk działu. Oni chyba będą mieć naprawdę seryjne problemy teraz. Obrwałem kurwa, nie wiem od kogo. A oni się biją jednak, a niech się pobiją, mam was gdzieś. Wiecie, mogli w tym odcinku nawet zobaczyć, jak walczy Ford. Ford, nie myślę, że jest taki słaby. Jak wygląda, że nagle nie może trafić żadnego... Kurwa, mało brakowało. Że nie może nic trafić. Nie martwcie się, bo to prawdziwie nie jest. Ale kurwa, ja walnąłem. Tam już widzicie. O, perfekt. Jezu, ale walnąłem przedtem. Okej, ale i tak czekamy. Jeszcze dwa okręty. Czy ja muszę mieć takiego pecha, że kurwa jestem za blisko za każdym razem?
Kurwa, znowu mi się załadowało Unit of Change. Ja tego nie rozumiem. Nie wiem już ile razy mi się to ładuje. Klasa 5 i klasa 4. Ale niech się nimi zajmie Fort, mi się nie chce zbić. Zobaczymy drugą akcję. No. Okej, okay, minął drugi dzień. Oczywiście my czekamy. Trzeci. Powinno wystarczyć. Blue Wind. No i idziemy do naszego znajomego. Chyba nie wiem, czy to jest ten perfekt. Gdzie jest mój muszkiet? Widzicie, jaki bugi, że czasami pisze mi co innego, a robi co innego. No dobra. Tak jak widzicie, fajnie już księżyc opada. Ale my sobie po prostu poczekamy trochę w kabinie. Nie chce mi się spać w tawernie i przepłacać za każdym razem. Ile? 4 godziny powinny wystarczyć. Okej. Oczywiście Sea. I oczywiście Mor. Okej. Pierdol się. Okej. No i wracamy do Stevensona. Zobaczcie, czy już ma plan. A jak nie, panowie, to zostawię to po prostu na następny odcinek, bo ja już dzisiaj nie mam siły do nagrywania. Okej. Okej, musimy znaleźć Sharka. Jak ma tylko gdzie on jest tak prawdziwie? Okej, musimy znaleźć na temat fregaty Fortuna. To będzie jeden z moich ulubionych też okrętów, który dowiecie się później. Okej, Centurion. I trzeba przywrócić Helen do tego. Widzicie? O to mówiłem mi. O to mi chodziło na temat jednego roku. Teraz chyba już powinno być dla was o wiele łatwiej zrozumieć, o co mi chodziło. 40. Czego do cholery mam pojęcia, że on mi znika? No dobra. Opatrzcie, jak kurwa, jak mi reputacja spływa zła. Nie przewidziałem tego. No i ładna cipka, kurwa, ma zajebistą reputację. Okej, słuchajcie. Teraz będziemy musieli zajmować się fanatykami z Shark Hunt. Oczywiście zostaje chwileczkę zatrzymana sprawa z Pirate Saga, bo musimy najpierw zrobić tamte zadanie. Ale my, panowie, dopiero zrobimy w następnym odcinku. Ja dziękuję za uwagę. No i zobaczymy się. Siemanko.